No to powiedz, jak się pracuje dla Rogue. Z satysfakcją. Nie powiesz nic więcej? Chcesz coś wiedzieć o Rogue? Zapytaj Rogue. Uwierz, to ci wyjdzie na zdrowie. Słuchaj, tak między nami na trenerami. Może mogłabym się czegoś od ciebie nauczyć? Rogue ewidentnie coś w tobie widzi. Pogadajmy. Sprzedam ci parę sztuczek, jeszcze z czasów Bartmosa. Bartmosa? Tego Bartmosa? Powiedz, że nie robisz mnie wała. Zanim zniknął, zaczął rozsiewać programy i prototypy lodołamaczy w najdzikszych zakątkach sieci. Słyszałam o tej jego paranoi. Wiesz, co się z nim stało? Nikt nie wie, ale wygrzebałem kilka z jego skarbów. Pokażę ci. Ej, Nix. Słuchaj, taka sprawa. Znalazłam dek Bartmosa. Mhm. I co jeszcze? Taśmy Alana Turinga? Mówię poważnie. Sam zobacz. O cholera. Cholera jasna, wi! Skąd ty to masz? Znalazłam go pod Night City. Był w lodówce. Przy lekko nadgniłym trupie właściciela. Cały Bartmos. Netwatch rozpuścił za nim listy gończe. Szukali go w Szanghaju, w Lahore, w Santiago. A drań uciekł do sieci. Ciekawe, jak długo by jeszcze śmigał po kablach, gdyby nie odcięło mu prądu. Do rzeczy. Dałbyś radę odzyskać dane z tego deku? Ten sprzęt rozpada się ze starości. Zawilgotniał. Do tego pamięć pewnie jest zaszyfrowana. Odpuść sobie ten taniec, tak czy nie? Mogę spróbować, ale istnieje spore ryzyko, że się nie uda. A wtedy wszystkie dane pójdą się jebać. Raz na zawsze. Myślisz, że na tym dysku mogą być jakieś nieznane wirusy? Coś pokroju data crashu albo rabidów? Bo jeśli tak... to otworzymy butelkę ze złośliwym dżinem. Zdaję sobie sprawę z ryzyka, a tak szczerze mówiąc, zżera mnie ciekawość. Ciebie nie? Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Działaj. Okej. Połóż ten dek na blacie. Tylko ostrożnie. Bierz. Bierz? Tak bezceremonialnie? Oj, Vivi. Pewnie gdybyś znalazła świętego Graala, jadałabyś z niego słone orzeszki. Dobra, zaczynamy. Większość danych uszkodzonych, ale nie wszystkie. Hasło. Spróbujmy atak słownikowy. Nic z tego. A gdyby tak wstrzyknąć komendę... Ha! Zadziałało! Została jeszcze jedna blokada, ale to będzie pestka. No, no, kto jak kto, ale Bartmos powinien lepiej. Cholera! Lepiej coś wymyśl, i to szybko. Parę minut i jego mózg wysmaży się jak stek. Zobaczmy, co my tu mamy. Przecież widzisz, coś, co smaży ludziom mózgi. Na pewno chcesz się do tego podłączyć? Cicho. Mam cię. Kurwa. Żyjesz? Najwyraźniej tak. Chociaż czuję, jakbym miał we łbie gorący żużel. Co? Co się właściwie stało? Zaczęło tobą telepać, zgasło światło, z kontaktów strzelały iskry.
więc skończyłam robotę za ciebie. Czekaj, czekaj. Chcesz powiedzieć, że zhakowałaś dek Bartmosa? Ty? Mhm, bo jestem najlepszą netrenerką w mieście. Wątpię, ale może kiedyś. Dobra, zobaczmy, co udało ci się wyciągnąć z tego deku. Logi, maile, zapis jakiegoś czatu. Ciekawe, ale nic wybuchowego. Trochę szkoda. No nic, może doszukam się jeszcze w tych plikach czegoś ciekawego. Słuchaj, zwykle liczę grubszą sumkę za swoje usługi, ale tym razem mam wrażenie, że to ja wiszę coś tobie. Masz. Znajdziesz na tej drzazdze kilka demonów. Może nie napisał ich Bartmos, ale przydadzą ci się. Zobaczysz. Dzięki, Nix. Pozbierasz się sam do kupy, czy ci pomóc? Nie, spoko. Garść proszków na ból głowy, dwie szklanki whisky i będę jak nowonarodzony.